12 kwietnia 1944 sztaby AK Wilno i Nowogródek postanowił zdobyć Wilno jeszcze przed Armią Czerwoną. Termin sprecyzował 26 czerwca podpułkownik Aleksander Wilk-Krzyżanowski na noc z 6 na 7 lipca. Między innymi 5. Wileńska Brygada AK nie przybyła, a Okrąg Nowogórski uległ rozsypce. Nie wiedział o niemieckich umocnieniach. Zakładał atak od zewnątrz i od wewnątrz z użyciem konspiracyjnych sił w mieście. Koncepcja zdobycia przed Armią Czerwoną się nie powiodła. Z pomocą Sowietów 13 lipca 1944 pomimo obecności 5-12 tysięcy przewidywanych żołnierzy miasto zostało zdobyte. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie sowiecka zdrada, aresztowanie Wilka oraz niewola.